нагадалось. Это было интересно. O kurwa. Dobra. I teraz? Teraz czat. Cii. Teraz będziemy podsłuchiwać cytatą. Siema. I żona mnie nie widzi, kurwa. Klucz. Okej, okay, tu jest klucz. Marlboro Goldy pewnie. Mother Miranda. Jak chuj ona mnie musi widzieć w odbiciu kurwa tego lustra. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. No. When I find him. No, to co no. mi zrobisz, jak mnie znajdziesz? Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Oj, kurwa, Jason. Ale jest wściekła na mnie. Ależ jest wkurwiona. Cia, kurwa, lustro. Ona jest na mnie giga wkurwiona. I am scared a bit. Wszystkie lustra. Kurwa, rozpierdalam. Jestem patusem. A co ja mam zrobić teraz? Chyba mam zejść na dół. A szkoda, ponieważ mógłbym przejść przez... ten kluczyk, kurwa, gdzieś tam leży pewnie. Okej, bo wiecie, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że ja, pięć głowa Michał, po prostu bym wziął i wziął ten kluczyk przez okno ręką. Nie, ten... A ty? Przecież ten klucz tu jest. Weź go, kurwa, i tam wejdź przez okno. No proszę cię. Kurwa, mać. Wejdź tam. Chyba tu jakieś drzwi są. A, nieważne. Ale i tak gdzieś jak mogę. Dobra, zamknę pizdę już. Gdzie mamy iść teraz? Przypomnij mi, gra. Ta, dobra, idziemy tam o. Aha, czyli Demetresku. O kurwa. Hejcia. What the hell do you ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property! How dare you! Oh, wow. Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you! Okay. Okna? Właśnie tam wszystkie okna rozjebałem wcześniej, tak jak zauważyliście, ale... Podoba mi się, że spamiciło okna, gdy się pojawił ktoś, kto jest... Chyba Mother Miranda też jest wrażliwa na okna. W sensie, no nie wiem, czy to jest wciąż światło, czy to jest coś tam, ale no. Ej, ale w tej lokacji jest chujowe oświetlenie. Ta skrzynka legitnie się świeci. Ta skrzynka się legitnie świeci. No ale no cóż, no. Niech się świeci dalej. Siema, Kamiro. Mam perma? What are you talking about? No, nowe drzewo. No, what the fuck? Że mnie rozjebie, jak mogła mnie przed chwilą rozjebać? Bo ona jest dominatrix. Generalnie taki fun fact. Laski generalnie, jeżeli lubią dominować w wózku, to raczej wolą... Przestań. Raczej wolą się tobą bawić, kurwa, a nie od razu cię zajebać, rozumiesz? Ona spędzi nad tobą przynajmniej 3 godziny, zanim zrobi z tobą cokolwiek takiego, żeby ci się podobało. A raczej w tym przypadku ci się nie spodoba, bo ci po prostu rozpierdoli na kawałeczki pewnie. No ale no, wiesz, o co chodzi. Generalnie tak już jest. No nie pierdź, kurwa. Szczerze? Tutaj będzie boss fight. Jestem pewien, że tutaj będzie boss fight. Dlaczego? Lokacja jest tak Przestań. Ta lokacja jest tak zadizajnowana. Tutaj jakieś bieganie dookoła. Też pewnie też mój procesor się pali.
do tego, bo tutaj będzie jakiś boss fight. Tutaj coś na mnie wyskoczy. Tu jest za dużo jakichś takich zakamarków chodzenia dookoła. Tak to przynajmniej wygląda. O kurwa, ile golda. No nie wiem, tak ta lokacja wygląda. Jakbym miał się tutaj z czymś zaraz napierdalać. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jak oceniam gierkę? Bardzo fajna. I też... O właśnie. Ujebiercu! Moja ręka. Drugi raz mnie ujebali. Aha, moja prawa ręka jest u zable, no tak. Bo przecież jestem praworęczny, więc nie mogę strzelać bronią. Widzicie? Mówiłem, że będzie boss fight, kurwa. Siema. Pierwszy raz w jakiejkolwiek grze chyba dostałem własną rękę, jako i tym. Dla osób, które nie wiedzą, w Resident Evil 7 ręka Ethana została upierdolona piłą mechaniczną. I w tamtej sytuacji jego ręka została przypięta za pomocą zszywacza. Ciekawe, w jaki sposób teraz sobie rękę przykleję. Jestem strasznie... A mogę ją po prostu przykleić może? To jest dobre pytanie. Aj, niestety jest... Unusable. Unusable. O, tak chciałem powiedzieć. Ciekawe, czym sobie ją przykleję tym razem. Jestem strasznie ciekaw. Dimitrescu key. Tutaj nic nie ma. Idziemy dalej. Siema mordo. Głowa. O. Czemu zabrano to dziecko z początku? Też nie wiem. Właśnie to jest cała fabuła, polega na tym, że dziecko Ethana zostało skradzione. Ethan tego dzieciaka poszukuje. Nie pierdol, że on tak po prostu... Pierdolę. Nawet się kurtka kurwa zszyła. Widzicie to? Nawet się kurtka zszyła. A, moja postać jest niewidoczna w tym trybie. Nawet się kurtka kurwa zszyła. Wow. Nawet się zszyła kurwa kurtka po polaniu jej lekami. I have no questions. I have no questions. O, what's up? Okej, okay. Wiecie co sobie przypomniałem? Że w Resident Evil 7 po odcięciu mi ręki Ethan też ją polał lekami. Tak sobie właśnie przypomniałem. Że wtedy też wziął i leki właśnie polał tym. Wziął zszywacz, przyczepił a nie. Zszywaczem oni przypięli ta rodzinka, ale on i tak jeszcze ją polał z tego co pamiętam. No tak czy siak. Tak jak widzicie, Resident Evil... Nie pierdź mikrofonie, proszę. Tak jak widzicie, fabuła Resident Evil jest ciekawa. Bardzo. I teraz pewnie możecie się też zastanawiać w ogóle, czemu te gry są takie dziwne? Odpowiedź jest prosta, ponieważ gry serii Resident Evil robią Japończycy. Ludzie z Capcomu. A jak wszyscy wiemy, Japończycy są kapkę pierdolnięci. Ale ja osobiście uważam, że jest to giga fun to play gierka. Właśnie w tej całej swojej dziwności jest fajna, fuj. Proszę uważać. Okej. Okay. Jest własnoręcznie, znaczy tam wiecie, giga expensive zrobiona. Słyszycie kroki? Słyszycie te kroki? To jest mechanika z Residenta 2, w którym unikając kroków musisz planować całą podróż po lokacji, żeby się nie znalazł Mr. X. I w tej sytuacji jest to samo, tylko z... Tu ptać będzie Mother Miranda. Okej. Okay. Siema. Szczerze? Mi się to podoba.
Mi się to podoba. Bo to jest powrót do Mr. X'a, no tak naprawdę. I mamy tą kulę magiczną, którą możemy użyć u Duke'a. Także idziemy do Duke'a teraz. Od razu okna sobie na dystans porozpierdalamy. Tam coś stoi, bo tu jest miecz. To okno też, żeby nie marnować ammo. Chociaż u Duke'a można kupić ammo. To jest też ciekawa rzecz, że w tej części gry można, kurwa, kupić amunicję. Zawsze trzeba było craftować, no. I tu jest jakaś książka i to jest... O, nie można zobaczyć obrazków. Onaki, bo tu jest jakaś sekcja zwłok. O sekcjach zwłok mowa. Chcecie ciekawy fun fact? Generalnie Leonardo da Vinci był giga ogarnięty, jeżeli chodzi o właśnie ludzką anatomię, ponieważ łamał prawo. Dzień w dzień łamał prawo. Chodził do katakumb. Gdzie on mieszkał? We Florencji mieszkał Leonardo da Vinci? Nie pamiętam, gdzie on mieszkał. Chyba we Florencji. No i generalnie chodził sobie do tych katakumb i se for fun przeprowadzał sekcję zwłok. Tak, żeby ogarnąć CS5. I pewnie wszyscy kojarzycie ten taki obrazek z tym takim mężczyzną, takim wiecie, tym takim, że ma cztery ręce, cztery nogi, jest w takim okręgu. To właśnie to jest jedna z tych prac właśnie tam zrobionych, ale też właśnie w notatkach Leonarda da Vinci było bardzo dużo jakichś tam takich, jak to się mówi, jakichś tam takich szkiców żył i tak dalej. Czy są osoby, które potrafią grać na pianinie? Bo to, ja wiem, że to jest jakaś łamigłówka, ale ja nie potrafię... Nie znam się kompletnie. Jak się obsługuje pianino, kurwa? Moment. To bo nie było... Jak to działa? O! Dobra. Widzę, że gra jest stworzona dla ludzi, którzy nie potrafią... Dobra. To się cieszę przynajmniej, że to tak zrobili, bo to byłby chuj. Oj. Kurwa. Dobra. Mamy klucz. Iron Insignia Key. O kurwa, mam mega talent. Dzięki wielkie. Kolejna książka, teraz coś jest z tymi muchami. Blow flies all through the difference in the head. Wpierdalają mięso. O proszę bardzo. I mają feromony, używają feromonów takie, podobnie jak człowiek. Gdy ich temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, czyli 50 Fahrenheita, ich metabolizm spada. Okej. Dosłownie przed nami mamy odpowiedź, dlaczego wampirzyce giną. W sensie ta wampirzyca, którą zabiliśmy, zginęła po prostu dlatego, że ich temperatura spadła poniżej 10 stopni Celsjusza. That's the odpowiedź, dlaczego została, wiecie. No. Nie wiem, czy dźwięk... To jest dobra odpowiedź, dlaczego zginęła, ale wydaje mi się, że tak. Czy ją po prostu przewiało, miałem rację. Czyli to nie było słońce, tylko przewiało ją. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Dosłownie się przeziębiła. Okej, okay, jesteśmy tutaj. No to... Ja chcę wrócić do Duke'a. Musimy pójść tak. Przez... Courtyard, main hall i w lewo. Nie, to było tak. Tu i tu. I tutaj musimy od razu włożyć je na po drodze. Dobra. Tak? Tak. Mniej więcej pamiętam. Chyba pamiętam. Jestem równym gościem. Bardzo mi miło, że tak mówisz. Właśnie tak mi się wydaje, że nie chcę tutaj brzmieć jak jakiś kurwa giga specjalista, ale widać jakby, bo ten gameplay dzisiejszy, kurwa zginiesz, ten gameplay dzisiejszy
idzie właśnie tak giga smooth, co nie? I to tak jakby pokazuje właśnie te takie po prostu doświadczenie już z poprzednich części gier serii Resident Evil. Jakby pokazuje po prostu doświadczenie z poprzednich tych i no w sumie poaktam. W sumie poaktam, bo to nie jest tak, że jestem jakimś gigamądrym graczem czy coś, tylko po prostu już się przyzwyczaiłem do tego, co oni po prostu przedstawiają w tej grze. Także no. I tutaj... Siema z powrotem. Koksem jestem? Miło mi. Mam dwa zajebiście ważne pytania. Jakie masz pytania? You'll find your way to her once you're out of this castle. Mm-hmm. Do you have need of anything for the road ahead? Mm-hmm. Welcome, welcome. You're sure to find something new. Ocie chuj! Oh, ale fajna minigra! Okej, okay, that's something new. I gdzie mam to doprowadzić? Tam. No to patrz, ciach. I... Czekaj. Must be busy. As? Oh, get the ball rolling. I'll be rolling down in the deep. Dla osób, które oglądają TikToka, wiedzą o co chodzi. Dla osób, które oglądają TikToka. Ja mogę to sprzedać? Można sprzedawać rzeczy, czyli te czaszki to są po prostu, są wymienne na walutę. Ocie kurwison, tak? Trade for lay. Okej. Okej, czy to jest po prostu waluta? Dobrze wiedzieć. Mamy 27 tysięcy. To jest w dużym skrócie w chuj. Aha, i możemy też sprzedać broń. Okej. Nie chcę jej sprzedawać. Definitywnie nie chcę jej sprzedawać. I teraz pytanie, czy chcemy ulepszyć broń? Kurwa, ja bym ulepszył, szczerze mówiąc. Ja bym, szczerze mówiąc, ulepszył broń, tak mi się wydaje. Do której stream? Nie wiem, do północy, do pierwszej? Co ulepszamy, czat? Chyba tutaj coś kupujemy w supplies, czy bardziej ulepszenie broni? Ja bym ulepszył, chyba mam 27 tysięcy, to jest dużo. To daj mi tak. A czy to też nie idzie w ten sposób, że... Że wtedy też ta broń będzie wpierdalała więcej ammo? Mam nadzieję, że to tak nie działa. Bo się wkurwię. Ammo do shotguna? To jest też dobry pomysł. 1000 za 5? Oj kurwa. To drogo. Oj kurwa, drogo. A schemat kosztuje 3. No to kurwa, lepiej kupić schemat i sobie skraftować przecież. No i kurwa, 9000 w kieszeni. Mamy jeszcze 9 kafli. Lepszy magazynek? Kurwa, chyba mi nie jest potrzebny. Ty. Widzicie to? Sniper rifle ammo. Szczerze? Tu będzie jebany shotgun. Ocie chuj. Znaczy shotgun, AWP-a. I ulepszymy lekko pompę. Będziemy one-topować oponentów. No i fajnie. Dobra, to mi się podoba. Dobra. I teraz mamy klucz do czegoś, z tego co pamiętam. Iron Insignia. I to. Dobra, poczekajcie. Gdzie mogliśmy użyć tych kluczy? Jeden z nich na pewno był... Chyba poziom wyżej? Nie pierć. Kurwa, muszę ten. Idziemy tu. Idziemy do... Hali przyjemności. Idziemy do hali przyjemności. Ja chcę tam iść samą... patrząc na samą kurwa nazwę. Idziemy do hali przyjemności. Lepsze cyce czy dupa? I czy pizza nożem i widelcem czy rękoma? Pizza rękoma, a i ma lepsze... Rękoma i dupa. I ma fajne ratio, jeżeli chodzi o women. Wiem, że dużo osób pisało ostatnio plus jeden, jak tak powiedziałem.
Według mojej opinii... O, ty, kurwa, dziweczko. Momencik. Tutaj... Typiareczka chce się zabawić. To w tym czasie powiem. Dużo osób się... Dużo osób się ze mną zgadzało, że fajnie jest, jak jest średnie cycki i duża dupa. Oj, kurwa, coś kliknąłem. O. No biegnij, Ethan. O kurwa. Kurwa, jak jest dużo tych... Ała. Oj, to był jakiś intensywny buziak. Zamknięte? Gdzie są najbliższe okna, czat? Tutaj? Oj. 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 Nie bij. Proszę, nie bij. Nie rób mi krzywdy. Kurwa, nie ten klucz. Michał, nie ten klucz. Michał, nie ten klucz. Michał, nie ten klucz. Dawaj. Kurwa, ty... Okej, okay, tutaj się tego nie dało otworzyć. Mini Diva czy Ewa Elfi? To... Nie wiem dlaczego, ale brzmi to jak... Imiona, nicknamy, gwiazdy porno. Nie wypowiem się, bo... bo ich nie znam. Nic z tym nie zrobię. Okej. Okay. Nie znam? No naprawdę nie znam. Ja to znam tylko te takie klasyki typu, wiecie... Lana Rhodes... Piper Perry... Lisa Ann i tak dalej. Ale jakieś mini divy to... Divy to ja z Overwatcha, kurwa, znam. You know. Elsa, Yeon, o. Ja takie osoby znam. Kurwa... Coś za dużo amunicji dostajemy, tutaj będzie klepa. Dobra, tutaj będzie klepa, definitywnie. Tak, 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 tutaj będziemy się strzelać z przeciwnikami. Nie podoba mi się to. Z kim? Potworki czy wampirzyce? Oj, ty kurwa dziwko. How's it feel? Zajebiście. Naprawdę mi kurwa z... lubię jak wysysasz ze mnie krew. Kurwa, no tak kroczy pomału. Dlaczego ten guzik F nie działa? Cold air coming from the back. Open with powerful attack. Dobra, ale rynek z maszyny. Musimy wziąć to. Auć. Nie mam leczenia. Dlaczego guzik equip kurwa nie... Aha. Wybuchaj. Chyba ją mamy. Mamy ją. No. O kurwa. Jest. Kurwa, łokieto dziko. Esa. Esa, esa. Łatwo. No, i fajnie. Ale widzieliście jakie rymy? Jakie rymy w ogóle tam były napisane w tej łamigłówce? A coś tam of wind from the back, you can destroy it with powerful attack. Ja takie the fuck? No i co zostało? Ostatnia wampirzyca. O, ty, a czy takie ślady po kulach po mnie zostały? Kurwa mać. Okej, coś tu jeszcze musimy zrobić. Ale na pewno nie wyskoczyć. Tylko co, Michał? Co musisz zrobić, Harę? Tu coś jest. Głowa... To jest kurwa jeleń? I teraz podstawowa zasada związana z rezydentem, czyli sprawdzamy przedmiot. Na pewno to nam się przyda. Dobra, i to sobie wywalniemy. I teraz sprawdźmy ten przedmiot, który znaleźliśmy, tą czachę. Oj, nie to. Tu coś musi być. O kurwa, właśnie. A.
Czyli potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy, z tego co rozumiem, do naszej łamigłówki, tak? Bo już mamy... Czekajcie, jeszcze dajcie mi się zastanowić tylko. Mamy tak. To ma z tyłu chyba 4. A to ma 3. Też ma 4? A one tam nie były przypadkiem ponumerowane? Jestem geniuszem pierdolonym. Ale kurwa, dobra. Czyli jeszcze potrzebujemy 2. Okej, okay, potrzebujemy jeszcze 2. Kurwa mać. Ale geniusz pierdolony. Wow. O, to są jeciuszki. Nie zmieścił mi się chyba w nie, ale no. O, lustra nie działają, standardowo. Ej, Krax, daj suba. Jaki kurwa... Zejlem zagra... Czemu coś tak błyszczy? Kurwa, korci mnie, żeby w to strzelić, bo się błyszczy. Ale gdzie jest najbliższy safe room? Gdzie jest najbliższa lokacja, w której ona mi nie zajmie bomby? Ej, Wyski, tutaj jest jeszcze ten Hall of Pleasure, nie poszliśmy tu koniec końców. I am nowhere. How? Że tutaj jest... Hala przyjemności? Czy to wam wygląda jak coś przyjemnego? Nie, niezbyt. Jest jakieś ukryte przejście, czy po prostu zepsuta? Ej, no to wygląda jakby tu przejście jakieś miało być, ale chyba nie ma. Na pewno nie sprawdziłem wszystkiego. Moment, coś tu jeszcze jest. Jest to? Coś tu muszę zrobić. Co tu muszę zrobić, chat? Coś tu jest. W tym pomieszczeniu, dokładnie w tym. Co? Tej głowy już nie wyjmę. To na pewno. Muzyka się odpala. Straszna muzyka nie zapowiada nic dobrego. Coś tu muszę chyba zniszczyć, tak mi się wydaje, no bo kurwa mać. Nie. Nie. Kurwa, nie wiem. Ty, no coś tu zostało do zrobienia, ale... Legitnie nie wiem co. Nastraj? Wątpię, że to tak działa. Czekajcie, co mam w ekwipunku? Mam ten Iron Insignia Key. Czy użyliśmy coś do niego? Lampa na posągu? Tu jest jakaś lampa, kurwa? Jest, i co z nią? Nic się nie dzieje, jak do niej... Coś na suficie? To? Też nie. Coś tu trzeba zrobić, ale... Nie wiem co. Klikam F, też się nic nie dzieje. Kłócam. Też nic tutaj nie ma. No dobra, nie wiem. No coś tutaj jest i po prostu może tego nie widzę. Jestem za głupi. Kurwa jednak. Nie wiem. No chuj. Krzesło, coś migło, że tutaj? Chyba śmigło. Nie no, nie ma nic. Dupa. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. No już nie będziemy tutaj lizać ściany dosłownie. No jak nie ma, to nie ma i chuj. Czemu wszyscy ze streamerów grają w to? Bo to wyszło dzisiaj. Jest to po prostu światowa premiera zajebistej gry. Koło posągu coś migło? Dobra, sprawdzam ostatni raz. Biorę miecz, nóż. Ciacham. Na kucaku ciacham. Nie ma nic. Chuj, idziemy dalej. Nowego sezonu w Apexie. Pograłem te... Nie pierś mikrofonie. Pograłem te ręki. I mu fajne. Dobra, czekajcie, mamy na pewno to. Tutaj już jebać. Moment. Idziemy teraz... Dobra, idziemy tam po lewo. O.
Czekajcie, może będę szedł po cichu, bo gdzieś tutaj jest Mother Miranda. From the other side. To nie brzmi dobrze, jeżeli to jest from the other side. Muzyka się odpala. Kurwa, Mother Miranda gdzieś jest niedaleko. Ja na nią mówię Mother Miranda, ja wiem, że to nie jest jej poprawny nickname, ale... Kurwa, słyszałem krok. Słyszałem krok, jest gdzieś niedaleko, dziwka. Coś musimy zrobić. O kurwa. Ej, chyba wiem. Albo i nie. Bo myślałem, że da się wyjść z... wiecie... Gdzie ta pizda? Moment. Kurwa, jak ona idzie. Kroczy. Monkę gigant. A tam miałeś maski dać? Nie, nie, nie. Ta maska jest mi potrzebna do tamtego tego. Do łamigłówki w miejscu... Tutaj. O, tu jest łamigłówka i tutaj potrzebuję. Tu są takie cztery posągi i w nie muszę wsadzić te główki, ale no. Zastanawiam się tylko, gdzie teraz mam pójść. Aha, no bo tutaj nic nie ten. Ty, a da się to może rozpierdolić? Nie wygląda to jak lokacja, gdzie miałbym mieć możliwość pójścia i tak dokładnie nie jest. Dobra. Czyli musimy po prostu zaplanować drogę przejścia pomiędzy Mother Mirandą. Musimy zejść na dół, to z pewnością. Musimy się z nią jakoś zmierzyć, ją ominąć, bo to jest zamknięte. Więc zejdziemy na dół, tędy. I będziemy teraz mogli pójść gdzie? Tutaj jest jakaś coś, czego nie sprawdziłem, ale no to chuj. Chyba musimy iść tutaj, do Carriage Gate. Bo tutaj potrzebne są chyba, znaczy tutaj użyjemy drzwi. O te, Iron Insignia. Idziemy to sprawdzić. Jak coś, to ona mnie zajebie. No chuj, jolo. Wątpię, że do tego dojdzie, ale... Mamy plan. Słyszę kroki. Tutaj raczej się nie chcę znaleźć, bo stąd nie ma wyjścia. Dobra, dziwko, słuchaj mnie, kurwa. Bierzesz tą bombę do pyska jak kutasa wczoraj i cię nie ma. Dobra, nie mam pytań do niej. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Nie mam pytań. O kurwa, i tam dożuj. O, dobra, Esa, to nara. Przyjęła dwie kurwa bomby przyjęła na pysk i ma totalnie wyjebą go. Niezła jest. Tutaj trzeba przyznać. Dobra, na szybkość jeszcze wsadzimy to. Bo why not? Okej, tu się zapalił płomień. I my mamy iść teraz... Moment, zawrotka, okej. Prosto. Idź. O kurwa. Chyba wybrałem nieodpowiednie miejsce. Save? O, bez kitu. Dobry pomysł. Zajebisty pomysł wręcz, żeby save'a zrobić. No, to jest dobry pomysł, Lisu. Możesz. Kurwa, jubano, ty... Dobra. Mamy to. Siema, sejwuję gierkę. W takim bądź razie, gdzie ja mam użyć tego mojego klucza? Który... A, się tam duś, kurwa, w tle. Debilu jebany.
A tutaj? Tutaj czegoś trzeba było użyć? Nie, to była zwykła taka ściana, co nie? Poczekajcie, zastanawiam się, gdzie jeszcze mogliśmy... Gdzieś coś teges szmeges. Żeby... Gdzie ja mogę użyć tego mojego klucza? Który sobie zdobyłem. Bo tu jest ta ściana, no. Na poziomie wy... Chyba widzę. Musimy pójść tak. Tutaj. Tutaj. Wyjść. Tutaj. Na górę. I tutaj przejść do library, do Hall of Joy. Mam. Mamy to. Tutaj. Tu. Na górę. Cieć. Dobra. I think I've got it. At least. No dobra. Mother Miranda powinna być za mną. Chuja, kurwa, jest za mną, jest przede mną. Chyba mam. Taktykę po prostu. No. Czy sprawdzamy, czy da się strzelić do grubego po itemy? Nie, nie da się. Duke jest unkillable. Gdy chcę do niego celować, to gra mi nawet nie pozwala do niego celować, więc nie. Nie da się celować do Duke'a. Nie da się. Dobra, myk. Nie w tą stronę, Michał. Tutaj. I teraz... Kurwa, kliknąłem na czat. Podczas alt-taba. Poczekajcie, tutaj gdzieś przed mną powinny być schody, tak? Tak, są schody, zajebiście. Używałem tych schodów wcześniej? Chyba nie. Dobra, i teraz... Oj. Jednak to już są rozstań. Słyszę jej kroki, ale... Mogę się mylić, ale chyba to okno zapewnia mi bezpieczeństwo. Chyba. A, ty, kurwa. Skraftuję modę shotguna, jeżeli mogę. Nie mogę, nie mam rusted scrap. Fuck me. Zimno ci? Nie zimno ci? Nie zimno ci? Nie zimno jej! Nie jest jej zimno, czat. Szybciej, kurwa, się te drzwi nie mogą otworzyć. Tak, oczywiście to... Ale mi zimno w cipę. You can't be serious. Zamykają się, o kurwa. Okej, już wiem, jak działa ten boss fight. Ona musi przyjść tutaj. Otwieram to i do niej strzelam. Chodź. Jebiemy się normalnie, taka o. Tak, ona musi stać tutaj. No, bitch, this is a nightmare, haha. Daj mi to, ammo. Dzięki. No, chodź się jebać. O, to takie zimne, a ja lubię być taka ciepła. O, kurwa. Myk. I podchodzę, i finisher. Chcia! Essa! Boże, jaka ta gra jest, kurwa, prosta. I teraz ktoś powie, Michał, jest prosta, bo grasz na standardzie, a mogłeś grać na very hardzie. Różnica jest tylko taka, że po prostu oponenci by ssali więcej, kurwa, municji, rozumiecie? Ta gra nie jest trudna, na zasadzie używanie mózgu. I po prostu by... Oponenci z sali 10 tysięcy więcej amunicji, a mi na tym nie zależy za bardzo, żeby się męczyć.
męczyć z grania w grę. Czemu to syczy? A to nie jest... Przypadkiem to nie jest to coś, co służy do... do tego? Do ogrzewania ale piękny portret. Ocie kurwa chuj. Let the five bells of chamber ring out. Pięć dzwonów. Tu jest pierwszy. Raz. Dwa. Gdzie jest kolejny dzwon? Czekajcie, dajcie mi się rozejrzeć. Trzy. Cztery. I ta rzecz tutaj nie jest kurwa na marne bytuje. Tu gdzieś tutaj z tym mechanizmem. O ty kurwa ty. Chodź. Dobra, i teraz będzie sobie. A, bo tutaj sobie go tapnę. I co? Chyba wszystkie pięć, tak? Raz, dwa, trzy. Tu jest czwarty i piąty na zewnątrz, czego nie trafiłem. O! Okej. I co teraz? Ależ jestem kurwa koksem pierdolony.